Od 2014 roku miasto wydało na drogi ponad 50 milionów złotych. Wybudowano za te pieniądze nawierzchnię 46 ulic o łącznej długości ponad 20 kilometrów. Potrzeby są jednak wciąż duże, ale z pomocą idzie Fundusz Dróg Samorządowych. Ten program rządowy nie daje tak wysokiego wsparcia jak środki unijne, jednak na tyle istotne, że suwalski samorząd o drogach intensywnie myśli. To będzie też zależało od sytuacji i kondycji finansowej naszego budżetu i czy będzie to wsparcie zewnętrzne z jednego czy drugiego funduszu. Jeżeli te 400-300 milionów złotych rocznie rząd by przeznaczył dla naszego województwa, tak jak to teraz ma miejsce w ostatnim czasie, no to myślę, że tempo realizacji tych zadań byłoby szybsze niż my sobie zakładamy. Ale to też będzie zależało pewnie od sytuacji budżetowej, finansowej naszego kraju, budżetu państwa. Takie środki, które no tutaj w ubiegłym roku zostały zarezerwowane samorządom, no nigdy nie były. W najbliższych planach, tych na rok bieżący i przyszły, inwestycje na łączną wartość ponad 17 milionów złotych. Będą to ulice Andrzeja Wajdy, realizacja drugiego etapu od ulicy 24 sierpnia do Starej Łaźni, ulica Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, kolejne ulica Jana Kochanowskiego i księdza Jerzego Popiełuszki, a także parking przy nowym żłobku miejskim. Tegoroczny plan wydatków to ponad 5,3 miliona złotych. W przyszłym znacznie więcej. Nowe oblicze zyska ulica Paca, ale też Chrobrego, Krzywoustego, Bolesława Śmiałego i księdza Stanisława Szczęsnowicza. Zaplanowano także realizację drugiego etapu ulicy Krzywulka. W dalszych planach są również drogi między innymi na osiedlu Zastawie, osiedlu kolejowym czy kilka dróg gminnych. Koszty tych inwestycji są ogromne, ponad 70 milionów złotych. Mieszkańcy oraz ratusz są żywotnie zainteresowani dokończeniem trasy wschodniej, której dalsza realizacja z uwagi na planowaną inwestycję kolejową stanęła w miejscu. Punktem kluczowym jest przejście przez tory. Teraz z Funduszu Dróg Samorządowych, jak pozyskamy środki na budowę tego pierwszego etapu od ulicy Północnej do ulicy Wylotowej, tam do Centrum Kształcenia Praktycznego, co kiedyś było, to to wykonamy w tym roku. W przyszłym roku. Teraz, jeżeli PKP określi PLK przebieg Rel Baltiki przez Suwałki, a liczymy, że to się stanie gdzieś tam w pierwszym półroczu tego roku, pod koniec czerwca, już powinniśmy wiedzieć, jak ta kolej będzie przebiegała przez Suwałki, to trzeba będzie odkurzyć starą dokumentację, którą kiedyś tam projekt techniczny wykonaliśmy na ten odcinek tej trasy wschodniej. Najwyżej skorygować tą dokumentację i szukać wsparcia finansowego, środków. Z Funduszu Dróg Samorządowych są zadania wieloletnie. Jeżeli wszystko dobrze poszło, to byśmy złożyli pewnie w przyszłym roku do realizacji to pozostało ten wiadukt, który trzeba tam wybudować nad torami kolejowymi, z tego Funduszu Dróg Samorządowych, rozkładając to zadanie gdzieś tam na rok 2022-2023. Pojawiła się szansa, żeby troszeczkę jakby odchudzić całą tą inwestycję i jakby obniżyć koszty jej realizacji. Z uwagi na to, że zakończył działalność firma Petrolinvest, która była tam właśnie zlokalizowana, będziemy w stanie, przeprojektowując jakby zaprojektowaną właśnie estakadę, skrócić ją i dzięki temu obniżyć koszty realizacji tego połączenia. Dlatego też jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na aktualizację dokumentacji. On będzie jakby dwuetapowy. Pierwszy etap będzie obejmował jakby aktualizację tej dokumentacji od ulicy Północnej do ulicy Wylotowej, którą będziemy realizować i na które prawdopodobnie dostaniemy środki. I drugi etap będzie jakby obejmował dalszą część, czyli od Wylotowej do ulicy Sejneńskiej. Tak jak nam tutaj kolejarze mówili, gdzieś w okolicach lipca będą w stanie już rozmawiać o potencjalnych rozwiązaniach drogowych i konstrukcyjnych i uzgadniać dokumentację. Także myślę, że jak sobie to tak jak zaplanowaliśmy, będziemy realizowali, także gdzieś tam w drugiej połowie roku już projektanci będą mogli realnie pracować z kolejarzami na temat ostatecznego rozwiązania tutaj tej estakady i wiaduktu.
Natomiast ważne jest też to, że na dzisiaj nie ma innej poza Funduszem Dróg Samorządowych realnej formy wsparcia tej inwestycji, bo środki unijne z obecnej perspektywy na drogi zostały w naszym województwie wyczerpane. Także nie będzie tutaj żadnych dodatkowych konkursów na ten cel. Z nowej perspektywy nie wiemy, jakie drogi będą wspierane i na jakich warunkach, bo te prace nad nowym regionalnym programem pracy dopiero się rozpoczynają. Władze województwa też jeszcze niewiele wiedzą, bo gdzieś tam się toczą jeszcze te negocjacje na szczeblu rządowym między rządem a Komisją Europejską, więc jest bardzo wiele niewiadomych. Więc uznaliśmy, że trzeba spróbować się robić to etapowo. Jeżeli jest szansa pozyskania właśnie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na ten pierwszy etap, to o niego wystąpiliśmy i w kolejnych latach chcielibyśmy takimi małymi kroczkami dojść do ostatecznego spięcia właśnie tej tak zwanej trasy wschodniej. Za niezwykle ważne zadanie prezydent Rankiewicz uważa jeszcze jedną inwestycję. Przebudowa ulicy Leśnej dalej, kontynuacja i aż tam do węzła na naszej obwodnicy Południe, tam przy strefie ekonomicznej, bo ta ulica jest tam dość już mocno eksploatowana i rozjeżdżona. I tam mieliśmy taki projekt bardzo duży, nie wiem czy wrócimy do tego czy nie, ale dobrze byłoby, żeby to Leśno teraz tym łukiem aż poprowadzić tam do tego węzła Południe. Na przeszkodzie oczywiście stoi przejazd kolejowy, ale tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że to kolej wykona ten wiadukt drogowy, czyli droga pójdzie górą. Tam będą jeszcze dwa tory dołożone, bo tam jest jeden tor przecinający ulicę w tej chwili Raczkowską i ten wiadukt wykona kolej w ramach tego zadania Rail Baltica. Tak samo jak wiadukt na ulicy Wojska Polskiego, tak samo, mam nadzieję, jak tunel na ulicy Sejneńskiej i jeszcze będzie tunel pod ulicą Północną. Ta inwestycja to jednak odległa perspektywa. Czesław Rankiewicz mówi o 5-7 latach.